Studio Figura Kutno to miejsce tylko dla kobiet. Zajmujemy się profesjonalnym modelowaniem sylwetki. Dla każdej pani dobieramy indywidualny program dietetyczny, suplementy i kosmetyki oraz stacje zabiegowo-treningowe. Spełniamy marzenia o pięknej sylwetce i wspieramy w walce o zdrowie. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku 3 pytania do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasielewska, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Maria Wierzbicka, prezes zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie. I poprawimy to wszystko, ponieważ nie prezes zarządu, tylko przewodnicząca zarządu. Ojej! Prezesów Ci w tym kraju dostatek, więc my mamy przewodniczącą zarządu. To przepraszam bardzo, poprawiam się, przewodnicząca zarządu. Nie szkodzi. Prezes nazywa 3 pytania do. Te 3 pytania ukryte są w kopertach. O takich żywych kolorach, wybieramy ich kolejność. Ma Pani do tego prawo. Pierwszy ulubiony, zielony. Ach, myślałam, że czerwony. Zielony. Zielony kryje pytanie z kategorii zawodowe pasje. Jest Pani z wykształcenia polonistką. Tak. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Prowadzi Pani też sekcję literacką i jest koordynatorem organizacji pracy. Właśnie. Jakie tak. doświadczenia i cechy charakteru pomagają Pani w tak sprawnym zarządzaniu Uniwersytetem Trzeciego Wieku? Mamy 2 minuty. Proszę Pani, ja, trudno mi powiedzieć, czy to jest sprawne zarządzanie. Staramy się na pewno. Natomiast chyba empatia. Ja kocham ludzi, ludzie starają się lubić mnie. I to jest podstawa. Człowiek jeden sam by tego nie zrobił. Jest nas przecież ponad 360 osób. Natomiast jak ma się zgraną grupę ludzi, którzy mają pasję, pasję właśnie drugiego człowieka, to wtedy wychodzi samo. Natomiast jeżeli chodzi o moją taką największą pasję życiową, to jest właśnie szkoła. Dlatego też w ogóle ten uniwersytet w dużym stopniu powstał po to, żebym ja mogła sobie uczyć dalej, już będąc na emeryturze. Z prawdziwą radością spotykam się z moją grupą, z tą sekcją literacką. Jak liczna ona teraz jest? W tej chwili około 40 osób. Ale to wie Pani, to zależy różny stan zdrowia ludzi, no bo jesteśmy już w określonym wieku. Tak na zajęcia przychodzi 28, 30, nieraz cała 40, różnie to wygląda. Niemniej jednak bawimy się w literaturę, sami piszemy, to znaczy moi słuchacze piszą sami. Ja robię jakąś tam korektę, wydajemy książeczki, już wydaliśmy 3 książeczki. No jest bardzo sympatycznie, w ogóle kocham uczyć, kocham ludzi, kocham szkołę i to stąd się wzięło. A jakie zainteresowanie, jakim rodzajem literatury jest największe? Wie Pani, polecamy sobie różne, bo nasze zajęcia składają się jakby z 2 części. Jeden to jest taki wykład połączony z warsztatami, a druga część to jest polecanie sobie lektur do czytania. Zainteresowania ludzi są przeróżne, każdy preferuje swoje oczywiście i poczynając od science fiction, kończąc na literaturze bardzo poważnej. Ja jestem zakochana w ogóle w literaturze polskiej, w związku z tym dużo polecam naszej. No i tak. Zresztą Pani tutaj wspomniała, że przez chorobę nie mogła czytać i to była prawdziwa tragedia. Oj ostatnio. Tak, wie Pani co. I tak obserwuję, że coraz większy problem z oczami się robi też, a ja należę do osób, które jak zaczynają czytać książkę, to zapominają o czasie i często jest tak, że dopiero o 5-6 rano mogę iść spać. Bo muszę tę książkę jakoś skończyć. To zdrowia również, gratulujemy. A nam się czas skończył, przechodzimy do drugiego pytania. To teraz niebieska, kolor... błękit. Błękit. Pytanie z kategorii prywatne. Na zdjęciach w social mediach na Facebooku znalazłam Panią z rodziną. Mówi Pani, że jest zakochana w wnuczce. Jaką mamą i babcią jest Maria Wierzbicka? Nauczającą czy bardziej żywiołową i spontaniczną? Wie Pani, ja myślę, że ja staram się łączyć jedno i drugie, bo jednak edukacja jest wpisana niejako we mnie poprzez ten zawód, który tyle lat uprawiałam, ale jestem babcią wyjątkowo chyba tolerancyjną, tak sądzę. Mój syn ciągle mi zwraca uwagę, bo to jego córki podlegają tym moim działaniom, ciągle mi zwraca uwagę, żebym nie była taka amerykańska babcia, bo te dzieci robią co chcą. A ja jestem o tym święcie przekonana, że my nie wychowujemy dzieci. My żyjemy swoją postawą, swoim zachowaniem, swoim byciem. Dajemy dzieciakom pewne wskazówki. One obserwują, dzieci są doskonałymi obserwatorami. Jak ja patrzę, jak moja wnusia, ta starsza,
pięknie buduje zdania, ile ona dodatkowych, zadziwiająco trudnych wyrazów zna, tylko przez to, że ona obserwuje. I ja ją uczę tego, obserwować świat, obserwować drugiego człowieka i pozwalam na różne hopsztosy, bo człowiek musi być kreatywny. I ona stara się być również kreatywna. Widziałam takie zdjęcie z tatuażem na ręku. To znaczy, byśmy sobie malowały wtedy, to były malunki, tak, tak, malowałyśmy sobie. Bardzo często takie różne rzeczy robimy dziwne. Mhm, czy literatura też jest przemycana gdzieś tak, tutaj do... Tak, 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 tak. Książeczki to jest, nawet ta malutka Wnusia, która ma 16 miesięcy, jak babcia przychodzi, to przynosi plik książeczek, układa na kanapie i wiadomo, że będziemy oglądać i po swojemu czytać oczywiście. Mm-hmm. Tak, ja uważam, że książka to powinien być taki niezbędnik człowieka. Ja wiem, że są różne metody czytania inaczej w tej chwili, ale dzieci powinny mieć kontakt z papierem, powinny mieć kontakt z ilustracją, bo ta ilustracja jest przyczynkiem do tego, że one zaczynają malować albo lepić coś, kleić. Uważam, że to jest taka niezbędna rzecz. Stara książka w dalszym ciągu, tak jak starzy ludzie, mają wartość. Piękne słowo. Na zakończenie i zostało nam ostatnie, już nie ma wyboru. Widzę. Ostatnie pytanie jest z kategorii zaskoczenia. Jak przeczytałam, Maria Wierzbicka to dla przyjaciół Majka. Tak. Czy jakaś historia się wiąże z tym imieniem? Właściwie tak. Stało się to w liceum ogólnokształcącym, jak byłam. W klasie było co najmniej 7 Maryś przeróżnych. Moja siostra cioteczna też ma na imię Maria, a razem mieszkałyśmy. W związku z tym nasi znajomi, żeby jakoś nas porozdzielać, jedna była Maryla, jedna ktoś, ja byłam Majka. I tak zostało. A wzięło się to z tego, że ja należę do ludzi raczej takich impulsywnych. Więc ja byłam taki wiecznie niespokojny duch. Bardzo lubiłam chodzić po drzewach, no takie różne historie. No i tak, Majka kiedyś była taka Majka z Kowron. Podejrzewam, że jakieś tam skojarzenia znajomi mieli z tym. I stąd się wzięła Majka, a potem już wszyscy tak do mnie mówią. I moja rodzina cała, i moje dzieci. Wszyscy chciałam zapytać słuchacze na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Niektórzy chyba nawet nie wiedzą, że ja mam na imię Maria. Czyli jak się zwracają? No Majka. Ach, tak, czyli po przyjacielsku. Tak, oczywiście. Rzadko kto mówi pan, panie. Jeżeli nawet mówi, to przypominam, że jesteśmy tutaj właśnie na innych zasadach. I takie ostatnie pytanie ode mnie. Jakie jest pani przesłanie do świata? Miłość. Kochać drugiego człowieka, wie pani? W tej chwili tak dużo się źle mówi. Źle się mówi o nauczycielach, źle się mówi o księżach. Takie są różne śmieszne, dziwne akcje, nie? A minęły dopiero święta Wielkanocy. I tak na zdrowy rozum to przecież w każdym z nas, dla wierzących, jest przecież Chrystus. Więc miłość. Dla tych, którzy nie wierzą, no kto jest ważniejszy niż człowiek jako taki? Drugie przykazanie mówi bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli siebie nie szanujesz, to nie szanujesz drugiego. Albo odwrotnie. Nie szanujesz drugiego, nie szanujesz siebie. Dla mnie to jest takie oczywiste. Może aż za bardzo? Nie wiem. Ale piękne to przesłanie na koniec. Na tym skończymy dzisiaj rozmowę. Bardzo dziękuję pani za udział. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek 3 pytań do...